Siemandero, z tej strony Media, w dzisiejszym odcinku jesteśmy na Brookhavenie. O, i tu są, jakieś osoby tu są. Patrzcie na to, zamknąłem wszystkich w moim domku. I w ogóle Adixu, co tam robisz z nimi? O, czekaj, co, czy to jest zamknięte? Haha, zamknęłem was, to był mój sprytny plan, zamknąć wszystkich widzów. Ale patrz, się otworzyć, patrz to. A, o, nie da się jednak. Nie da rady otworzyć. To był mój sprytny plan, zamknąć tu was wszystkich, już nigdy stąd nie wyjdziecie. Jak stąd wyjść? Zostaniecie tam na zawsze. Ty, balkonem zdobyłeś. Nie. Balkonem. A nie, no to jest. Jest. No, więc przechytrzymy was wszystkich. I zrobiłem to lepiej, niż mogliście sobie to wyobrażać. Gdzie jest moja drabinka? Drabinka. Co? Ty chcesz tu wejść jeszcze? Jak? Dobra. Dobra, wchodzimy tam. Dobra, wchodzimy, patrz na to. O. Nie. Dobra, patrzcie widzowie, robimy to tajnym trikiem wchodzenia. Myślę, że nie tam. Dobra. Cześć. Weź otwórz, proszę, chociaż mi otwórz, nawet nie im, tylko weź, chociaż mi na chwilę otwórz. Nie mogę tego otworzyć? Jak to? No, ale no weź. O! Dobra. Zamykaj szybko. Dobra, zamknąłem. Haha, mamy ich. Dobra. Dobra. Teraz co z nimi teraz? Znaczy w sumie to nic na razie, nie będą. Strzelają to! Nie, uciekaj! Uciekaj! Dobra. Dobra, bo jest śmiworem wychodzę. Dobra. No. Musimy zrobić coś takiego, dawaj szybko do mnie. Dajemy noc. No idę. I darkness. O dobra, już mnie znajdą. O, nie znajdę. Ja teraz też nie widzę. A, dobra. Weź to strzelę na chwilę. Idę do przedszkola. O, dobra, to jest się w przedszkolu, ze ścianą. Ze ścianą w przedszkolu. Dobra, czekaj, idę tam. Hakujemy Brookhaven przed widzami. A, i widzowie, od razu, ten odcinek jest to mała zapowiedź specjalnej serii, która nie dobra, się... jestem. No weź, no bo oni... A ja bo oni też tu nie, poszli. Nie, no oni za tobą poszli. Dobra. Nigdy nie wiedziałem, że jestem za mną. Ten odcineczek jest to zapowiedź specjalnej serii, tylko nie na Brookhavenie. Będzie to specjalna mapa z wami, widzowie, gdzie będziecie mogli wbić. Będzie to na 100 widzów mapka. O kurde, aż no, tyle? I będziecie mogli tam wbijać, kiedy chcecie, i będziecie mieli okazję trafić. Akurat ja będę nagrywał odcinek i będziemy oceniać skiny, trollować. Bawić się, rzucać, robić wow. Tam obi, skakać, pojawiać w jakieś straszne postacie, przed którymi będziecie musieli uciekać i różne takie zabawy będziecie wszystko mieli niedługo, więc no spodziewajcie się w weekend naprawdę wielkiego odczekania, więc no jeżeli chcecie ze mną w ogóle grać i tak jak na przykład tutaj, o, dołączyć, no to zobaczcie, jeżeli chcecie dołączyć i grać tak jak tutaj ta osoba, to musicie zostawić subskrypcję, tak jest, co nie? Adixu? Dokładnie, tutaj macie nawet na znak, a subskrybować, czekaj chwilę. Tutaj, patrz, Adixu, tu, nie, patrz tu. Ten, a, patrz, czekaj, no. Ten, patrz ten. Widzisz ten znak? A, no. Czekaj, no, widzisz? Też tak dam. No, on wie co robić. O, a temu jeszcze i like. Patrz, jak się zgrali. Oni wiedzą po prostu. Oni po prostu już wiedzą, co trzeba zrobić, żeby tu ze mną zagrać. Po prostu. Dokładnie. Co, nie? No właśnie. Nawet ja tutaj mam jeszcze najlepszy kolor napisu. No, więc jeżeli to będziecie mieli, to będziecie mogli zagrać sobie na specjalnej gierce mojej, w której będziemy oceniać wasze skiny, więc będziecie mogli ubrać się niedługo w coś superowego. Będziecie mogli różne teraz takie rzeczy też. W sumie ale teraz mam też smutną informację. Jaką? Czy Adixu, spodziewasz się, co to może być za smutna informacja w związku z tym, że jesteśmy na Brookhavenie, czy nie? Coś się z Brookhavenem stało znowu? Coś się z Mr. Brookhavenem? No, chodzi bardziej o to, że już minęły 2 tygodnie, nadal nie ma żadnego update'u. A, no też w sumie update. No, więc... ale on to właśnie strzegał, że update będzie tam trochę później, nie? No właśnie, że tam nie wiem co jest już z nim, no jest naprawdę już teraz wielka cisza, więc no martwię się, że albo to będzie jakiś duży update serio świąteczny już. Ty właśnie, już jest, ej, no to może świąteczny update szykuję. Albo po prostu już olał sobie Brookhavena. Nie no, nie wydaje, no, są dla niego tak mamy pieniądze też, co nie? Co się stało? Czekaj, gdzie ty jesteś? No zombie, chodź zobaczysz. Co? Chodź po zombie. Czekaj no. Ty, patrz na to. Czekaj, ja tam idę dopiero. Ja nie wierzyłem, ale jednak zobaczyłem, gdzie ty jesteś. No, ja w szpitalu. No to chodź na muszę górę. Muszę tam jeszcze wejść. Właśnie czekam, bo muszę tutaj skoczyć sobie szybko. O, dobra, gdzie dawaj, się? Dawaj, na górę. Szybko, dobra, szybko. Lecimy. Dobra. Pasja. Dobra, no. Czy stało z zombie? Chodź. No. On tu jest! Co jest? No właśnie, go nie było w tyle czasu.
I zombie wrócił. Nie wiem, czy jak to się stało, że on tu znowu wrócił, ale wrócił. O, nawet wszyscy tu stoją. No. Może on dlatego, że tyle tu widzów jest, że on wrócił. Ej, ty dobra. Właśnie, ale bo wcześniej go nigdy nie było, co nie? No, no ostatnio mieliśmy tak, że na prywatnych go w ogóle nie było, a to jest prywatny serwerek. Ej, to nieźle. Dobra, chodź zrobimy teraz widzom takie i zrobimy śnieg. O, dobra no. Dobra. Hakuję w ruch heaven! Ojku. Z widzami, dobra. Wiesz co, Adixu, ja jeszcze przygotowałem... Ja ci jeszcze tam przygotowałem dwa mity, które można było zaraz sprawdzić jeszcze. O, dobra. Ale poczekaj, zanim to wszystko sprawdzimy... Element w ogóle, to jeszcze... Co tu się wyprawia? To jeszcze chcę potwierdzić jednego mita. Widzowie powiedzieli, że auto na śniegu się bardziej ślizga. No właśnie w sumie to jest realne, bo w realu też jakby na śniegu no bardziej się ślizga. No trzeba to sprawdzić, czy auto na śniegu się ślizga. Dobra. To czekaj, to ja sobie też jakieś auto wezmę, na przykład, nie wiem, wezmę sobie, nie wiem, to jakieś niebieskie, nie wiem, co to jest. Dobra. O! Czy to przez śnieg się bardziej ślizga, czy nie? Wiesz, że oj, nawet nie wiem. Oj, powiedz, że... Nie, właśnie, chyba nie. Chyba nie raczej, w sensie jakby nie widzę różnicy, jest... jakby jeżdżąc, no. Wiesz? Fajnie by to jednak było, że ślizga się auto i... No na... tak. I na przykład no, bokiem latasz. Oh no. A może tak będzie, jak będziesz zimowy update, że będziesz bokiem normalnie latał na śniegu? No właśnie, no bo powiem ci, że aktualnie ten, nie wiem, czekaj, nawet jeszcze jedno auto wdostuję. W tailbreaku tak było, że tak jak się po lodzie jeździło, to wtedy. A właśnie, idziemy na wyspę. O, tam dobra, jest śnieg, czy tam jest lód? Panie, by lód był jednak. Na wyspie? No jak jest ta wyspa wokół, to jest śnieg czy lód? Tam jest chyba... Znaczy, teraz ty, właśnie, jakby tam jest ogólnie woda, no ale teraz ciekawe, co tam się... Czekaj, ja już jestem. Dobra, oj, i oj, wjeżdżamy. Jednak śnieg. A nie, nie. Wo, co? No jest, dobra to. A, dobra. No wszystko fajnie by dali lód. No tak, bo tutaj aktualnie... A, bo to ty jedziesz tym takim tym brozym autem, no. Nie? Ty jesteś. To ja jestem. Dobra, dawaj, czytaj teraz pierwszego bita, to lecimy jeszcze z bitami. Dobra, tak. Tutaj. To tak, pierwszy mit jest od Meteo i uwaga, w samochodzie policyjnym nieoznakowanym nie ma kierownicy. W samochodzie policyjnym nieoznakowanym? No, w nieoznakowanym, czyli teraz czekaj, który jest nieoznakowany? Widzę, jemu chodzi o to, jemu chodzi o ten niebieski chyba, wiesz? Bo są dwa, widzę. Czekaj. Nie, no jest kierownica, bo ja wziąłem nieoznakowany ten, taki ten niebieski. W niebieskim kierownicy jest normalnie. Na spawnie. Poczekaj, to będzie po kolei wszystko. Niebieski. W niebieskim, znaczy jakby no... no ciężko to kierownica, nie no to jest kierownica, tylko jakaś taka... Jest kierownica. No dziwno taka, ale jest. To jest te, to jest... Czekaj, to są światełka. Takie... Nie no, jest kierownica. Aucie policyjne, no, no chyba raczej o to chodziło, bo nie ma takiej jakiejś... Lecimy drugi, policyjny, czyli ten. Tu też ono jest kierownica. Jest, wiesz? A w, czekaj, tu jest jeszcze jedno w sumie to. On też jakby ma wersję policyjną. Jest jeszcze... mamy to auto chyba, patrz to. Co? No, weź sobie jakby tam do auto do środka. No. I nie ma kierownicy. A to jest policyjny. Tylko nam, no tak, tylko nam ukradli auto, ale... Nie, to ja jestem. Ale ogólnie nie ma... to nie ma kierownicy. Ale nie jest to auto? No, ja nie wiedziałem, że to ono jest policyjne. Jest no, ono jest policyjne. Ja nie znaczy, po samym wyglądzie już tak będę się stwierdzić. Po czym? Przynajmniej tak to no ja to po wyglądzie tylko stwierdziłem. Serio? I serio, to jest no to, auto policyjne? No podobne z takimi właśnie policyjnymi. Nieoznakowane. Ale czekaj, czy... A no, one serio nie ma kierownicy. No właśnie, jakby jest po prostu pusto. Dobra, czyli jednak to jest prawda, one nie ma kierownicy. To czy my tu jeździmy? To nieźle. No właśnie... dobre pytanie. Dobra, oj, dobra. Widzowie, lecimy teraz z kolejnym mitem. Adixu, dawaj, czytaj. Dobra, kolejny mit jest od... tutaj, od fana. I uwaga. Na Brookhaven RP zombie się teleportuje o 3, 2 i o 1 w nocy. Pierwszy, drugi i o 3 w nocy. Słyszałem, właśnie, bo prosiłem kiedyś was pod jakimś odcinkiem odnośnie zombiaka, żebyście pisali o której godzinie i co go widzicie, to dużo osób pisze,
że on pojawia się i znika bardzo często po godzinie 23 w nocy. Że on na przykład jest, nie ma, jest, nie ma, jest, nie ma, jest, nie ma. I to bardzo często można uważać, po prostu nawet awczyn przy nim. Że na żywo widać po prostu jego znikanie i pojawianie się, więc no to jest mega ciekawe. Właśnie to... ciekawe o jakich godzinach, czy to jest prawda z tą pierwszą, drugą, znaczy, trzecią. Nie wiem czemu, ale dużo widzów, bardzo dużo widzów pisało, że akurat coś tu się dzieje po 22. Polskiego czasu po 22. Coś tu się zaczyna z nim bardzo często dziać. I serio, to było chyba 80% komentarzy, to była po godzinie 22. No raczej tak się ludzie nie pisali po godzinie 22, no, że to jest... No właśnie, coś tam... Więc raczej jest jakiś rąbek prawdy w tym wszystkim, że po 22 mamy coś tutaj ciekawego. Dobra, gdzie są w ogóle widzowie? Są wszyscy widzowie. Mam tu jeszcze jakiś ten, ciekawe rzeczy z nimi. Dobra, usunę śnieg, idziemy do apartamentów i zrobimy imprezę! Dobra, jesteś... Ja do jestem mojego apartamentu. Dobra, idę. Zrobimy imprezę. O nie, wszyscy mi tu w ogóle lecą. Dobra. O, wszyscy są. Stanę na balkonie i powitam wszystkich na Brookhavenie. No i spodziewajcie się, widzowie, niedługo mojej własnej giereczki, może nie tej giereczki, co, na którą bardzo, bardzo dużo osób czeka. Dobra, czyli jestem. Superstars Battle. Czyli tej ogólnoprawnej wielkiej gierki. Ona jeszcze troszeczkę czasu potrzebuje, ale już jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo zrobione. Jeżeli ktoś śledził także leaky, to wie. Ale tutaj będzie taka prosta giereczka na 100 osób do zabawy, na odcinki, więc no musicie mieć subskrypcję i lajkacza. Muszą mieć, co nie, Adixu? No muszą mieć, to zawisze. A ciekawostka, Adixu też tam będzie miał admina i też będzie mógł trollować, jak będzie chciał. Kurde. Więc będziecie mogli także być trollowani przez Adixa, nie tylko przeze mnie. A dla najlepszych fadów także dostaną tam admina. Więc na razie trzymajcie się. Wow. Do kolejnego odcinka. Ściema!